Siema, witam wszystkich bardzo ser... A ja mnie nie widać, znaczy tego. Patrzcie. O, widzieliście tego chłopa, co tam był? To mam kilka informacji, słuchajcie, zaraz czekajcie. Dobra, halo, halo, widzowie. Tak. Ważna sprawa. Łapkę w górę tu zostawiasz. Pierwsza. Druga, to jest ten chłop, którego tu widzicie. To teraz tak stricte nie odnośnie odcinków, tylko tego, że obejrzałem, słuchajcie, sobie Jurassic Parka. Pierwszą część i drugą część. I słuchajcie, okazało się, że jak mamy grę Jurassic Park The Game, którą ograliśmy od Title Games, to okazuje się, że akcja dzieje się właśnie tam z jedynki, jak chłop właśnie to zgubił i tak dalej. I my to odnajdujemy. Pojebany, nie? I dopiero teraz, uświadomiłem sobie, że ta akcja dzieje się z jedynce, więc jakby jesteśmy w filmie, więc kiedy obejrzałem sobie film i obejrzałem sobie gameplay, no to było fajne rozwinięcie jednak dalszej tutaj fabuły tego wszystkiego. To jest pierwsza sprawa. Druga to jest sprawa, że ten chłop, co tu po prawo, to on ma chyba 55 lat czy coś takiego, czaisz? Ten chłop, ten Chińczyk tu ma nie 30, 55 lat. Pojebane gówno. A chłop musiał dbać o siebie. I ma kozackiego chłopaka z wąsem. Jak był ten, była taka, taki jazz, coś tam, muzyka, coś tego i tam na fioletowo takie mieli logo, to nam też ten chłop, taki wokalista z takim wąsem. Ach, jak ja bym chciał mieć takiego wąsa. No nic, widzowie. Nie ma. Się nie ma. Się gra, się zapusta, się nie ma, proste. Widzowie, napotkał nas największy problem oraz wyzwanie i wyzwanie, z jakim będę musiał się zmierzyć. Mianowicie jest to 26 FPS-ów, to jest największe wyzwanie, słuchajcie. Nie ma opcji. Zmniejsze ustawienia nic to nie da. No, był lepszy w kulach, nic to nie daje, widzowie. Kurwa, ta gra wygląda na najniższych bardzo źle, widzowie. To jest gra na najniższych, oczywiście, że to nie podniosłem nam ani jednego FPS-a więcej. Jest źle. O kurwa, jest wysoko. Dajemy na ultra, no. Dajemy na ultra. Coś, co mogę jeszcze dać wyżej? Haj, to chyba mogę. O, ultra, pyk. Nie wiem co to, ale dam na najwyższy. W sensie włączy. Dobra, ustawiłem wszystko na najwyższe, ale widzowie, bo jest taki problem, ponieważ jeśli chodzi o FPS-y, to nie, że karta graficzna nie daje rady, bo ona sobie działa świetnie, nie będę ukrywać. Natomiast procesor, jeden z najlepszych procesorów do grania, jakie powstały, przynajmniej jeszcze te kilka lat temu, nadal jest bardzo, bardzo, bardzo dobrym procesorem, jeśli chodzi o gry komputerowe. No nie daje sobie rady, słuchajcie, z tak dużym ilością liczenia, co tu się odpierdala. No trochę mu się nie dziwię, poniosło nas, widzowie, poniosło nas, okej? Okay? No nic, ale słuchajcie, bo już nie wiem, to już dawno nie nagrywałem, nie wiem, co się działo, wiem, że jakieś bitwy tu są prowadzone. No, ty, czy ja mam zbugowany dźwięk? Mam kurewsko zbugowany dźwięk. Czy my coś powinniśmy wypuszczać? Jakie są ostatnie dinozaury, które wypuszczaliśmy? Czy my wypuściliśmy... A, widowie, my wypuściliśmy ceratozaury, prawda? Dobra, wypuszczamy mięsożerne, niech się dzieje, wola nieba. Ja mam i tak 3 FPS-y, to nic nie zmieni. Dobra, bo ja chyba w poprzednich odcinkach mówiłem, że to najlepszy odcinek będzie dzisiaj, więc... Alosozaurus, lecimy. Dla widza. Ty, czemu on tak szybko się zrobił? Ty, ja takie coś mogę ustawić? Kurwa, ja czekałem? Ja debil, widzowie. Nie widziałem, że tam jest taka opcja. Jak coś, to używam V-moda. Jakby ktoś się zastanawiał, jak to tak się robi, że się tak szybko robi, to jest V-mod. W sensie, że my modujemy. Czy nasz mod, coś takiego. Taka aplikacja do różnych gier. Tam masz taka społeczność, żebyś nie musiał wszystkiego zmieniać ręcznie. To jest taki apka. Całkiem spoko. Nie wiem, czy przy okazji nie pobrali mi Watykańczyka na komputer, ale na razie działa w miarę okej. Okay. Dobra, widzowie, mamy iść 4, 8, 16, 20, moi drodzy, 20 alosozaurusów. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to są za dinozaury, więc bardzo chciałbym je zobaczyć. O kurwa, widzowie, szkoda, że mamy mało FPS-ów, ale jakoś sobie damy radę. Wszystko... Reset. Nie pozwolę na to. Nie w mojej grze. Nie na mojej warcie. Widzowie. Musimy to usłyszeć. Kurwa, poczekaj. Tak wyszedłem. Proszę, tylko mi nie mów, że muszę wszystko od nowa robić. A no muszę. No ja... Ja debil. Widzowie. Dobra, widzowie. Jest jak jest. Kurde, co tu się dzieje? Pokaż mnie to. I nie słyszeliśmy tego ryku niestety. Jest jak jest. Na razie nawet nie mogę zobaczyć jego statystyki. Wszystko jest w tej grze pobugowane. Dzięki. Dobra, może teraz będzie dźwięk. No ryknij, no. No ryknij, dla widza. No?
Nie, no widzowie, to nie jest moja wina. Ja zresetowałem grę dwukrotnie. Nie da się tego zrobić. Nie słychać Jakiego z jakiegoś powodu jest zbugowany. Ej, serio, bo zrobiłem, jakby zresetowałem grę dwa razy, więc. Co to jest za walka? A to jest walka tych, to mnie nie chce. A tu cały dźwięk w ogóle jest w tej grze zbugowany. Co jest grane? Znaczy, ja się mogę domyślać mniej więcej, co jest grane. W sensie, jest grany fakt, że jest za dużo dinozaurów, wszystko się buguje. Jest 87% zużycia procesora. Może być tak, że jest to tak. Wina. Dobrze, że nie 100 przynajmniej. Ja mogę tak zrobić, żeby było 100, żebym więcej miał FPS-ów. Na przykład poprzez wyłączenie VSync albo coś. Nie wiem. Nie, to bez sensu, bo VSync. A spróbuję. Nic to nie dało. Natomiast jest 30 FPS-ów, więc da się to jakoś w miarę oglądać. W sensie 30 FPS-ów wygląda jak 60 prawie. Pokażcie tego dinozaura. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje, widzowie? Tak, ten dinozaur lubi dużo ludzi i lubi być solo, więc będą się napierdalać między sobą bardzo często, zapewne. Tego dinozaura jeszcze nie było. Zajebiście jest. Ten odcinek pewnie będzie długi bardzo. Ja tak zawsze mówię i każdy odcinek jest w miarę krótki. Ole, zajebisty. Ty, a wiecie, że te wszystkie dinozaury były normalnie w Jurassic Parku i Worldzie? A widzieliście, że Jurassic World to seria od Jurassic Parka? Ja na przykład kurwa nie wiedziałem. Poka to. Zajebisty, jest pomarańczowy. No zaraz będą walki między nimi. Między nimi? Między sobą będą się bili w sensie. Wiecie, jaki jest największy problem nagrywania tych odcinków? Największy problem nagrywania tych odcinków jest absolutnie taki, że to są pierwsze odcinki, które nagrywam zaraz po wstaniu. A jeżeli to są pierwsze odcinki, które nagrywam po wstaniu, to chcę, słuchajcie, dużo się wygadać. I zamiast juicy contentu, wiecie, takiego mięsistego, dostajemy, gdzie ja pierdolę ciągle jakieś głupoty. No, ty nie było tej bitwy. Poka. Okej. Ło! Okej. Dobra, bo na chuj, one będą się biły, chcę kolory zobaczyć. Poka mnie tego, ten był czerwony taki. O, jest dźwięk nawet. Zajebiście. Ty! Zaraz zobaczę walkę. Poka ten, dobra, ten jest taki. Dla widza jest pokazywany ten. O kurde, też spoko. Co to wszystkie, nie? A jeszcze tu jakieś bitwa. No to teraz się będzie działo. A tu standardowa bitwa. Dobrze, wiecie, jakbyście się zastanawiali, dlaczego wypuściłem teraz, a nie na samym końcu tych odcinków, to jest zajebiste. Bo ja mam 300 IQ, słuchajcie. One wybiją wszystkie dinozaury, a ja będę miał więcej FPS-ów. To jest 10 milionów widzowie IQ. Dobra, no one też się będą między sobą nadupcać, bo patrzcie na stacy. No jest za wysoko, jest niestety. No będą się biły. Tutaj ten dinozaur jest też w tym w Jurassic Parku. Zajebiste. Dobra, ale tą mapę to zrobiłem takim sztosem. Come on, takim sztosem jest ta mapa. Każdy ma miejsce dla siebie. Ile one ważą? 2,3 tony, czyli w teorii powinny ceratozaury rozdupcyć. O, tą chcę bitwę zobaczyć. A nie, nie tą. Tam akurat nie chcę. O, tu jest jeszcze jakiś, którego nie wypuściłem. Poka kolor. Taki średni. Okej. Ciekawe bardzo. O kurde, jest ta bitwa. To właśnie problem jest taki, że ty, on zaraz padnie. On się strasznie dużo bił pewnie i zaraz będzie dedek normalnie robiony. Pa, jest normalnie ucieczka robiona i snuło się na nogach. Gryzie drzewo, chłopiec. Co się dzieje? Dobra, widzowie, zaczyna się wszystko odbugowywać, bo dźwięk wrócił po chwili. Moja taktyka na wybijanie zwierząt działa. Ale to jest kurwa bitw. Ja bym chciał zobaczyć ceratozaura. Tylko nie wiem, które to są które, ty. Tu się te. A to już mówiłem w poprzednim odcinku, że one się między sobą cały czas będą nadupcać. Wygra silniejszy. Te się biją. Kurwa, to jest tyle bitw, widzowie. Wiecie, minęło już od tych poprzednich odcinków minęło dużo czasu. I właśnie chciałem zobaczyć najważniejsze. Czy te przeżyły? No to są bardzo pozytywne mordeczki. One też są. O kurde, ten jaki ładny. O ty, w wodzie zabił. O, to niedobrze akurat. No nic, o. To za dużo ich jednak nie przeżyło, ale coś tam se żyją, więc spoko. Tutaj te się, czanki się biją. Tyle jest, no te się będą między sobą nadupcać też. Nie wiem, jak dużymi predatorami one są. To by trzeba było ustalić później, bo ja nie wiem. W sensie zobaczymy, jak będą tam wybijać wszystkie dinozaury. O, i te się też ciągle nadupcają. No z tego co wiem, aha, bo ja chciałem, wiecie co chciałem sprawdzić? Chciałem, słuchajcie, sprawdzić, czy tamten gatunek, ten pierwszy, nie wiem czy kojarzycie, taki w poprzednich odcinkach były takie bardzo zajebiście niebieskie. Czy one przeżyły, ale z tego co widzę, to one chyba dedek, tak? A nie, jest, ty, przeżył. Dla widza przeżył.
Jeden. Ty dwa. Trzy. Ty przeżyły jednak. Trochę jest. Pięć. Pięć przeżyło tych dinozaurów. Nie jest to tak jak mówię. Kurwa ty. Co ty gadasz? Ja, ty. To on tak potrafi? Ty chłop taki powalił takiego boba. Co ty gadasz? A te przeżyły? Jakieś? Bo widzę, że im ciężko idzie. Nie no, są jakieś martwe na przykład tu. No nic. Wydaje mi się, że w takim w ogóle momencie, w którym jesteśmy, przydałoby się zrobić jedną z dość ważnych rzeczy, mianowicie postawić takie karniki z jedzeniem na ziemi, w sensie coś takiego. Bo wydaje mi się, że tego jest dość mało, więc muszę to w miarę porobić. Nie byłem przygotowany na to, że tutaj będą mięsożerne wypuszczane dinozaury. Aż tak dużo chyba nie muszę robić, po prostu dam słuchajcie, jeden i zmniejszę ich, żebyś intensywność wypuszczania i będzie git, powinno być git. Ja bym dał po jednym może, kurde, może po dwa w większych zbiornikach. Ale one i tak raczej, jeśli chodzi, słuchajcie, o dinozaury, to one i tak będą raczej solo chodzić te duże. A te małe będą jeść to, co zabiły duże, więc raczej nie powinno być problemu, jeśli o to chodzi. Też zdaję sobie sprawę, że te małe dinozaury mogły nie mieć co jeść, dlatego też tak często bardzo zabijały, jeśli chodzi o to. Chociaż no postarałem się, żeby było strasznie dużo różnych żywych rzeczy do jedzenia, jak na przykład ludzie. Albo w giga duże kłus na przykład na środku jest. O, jest martwy w ogóle, pewnie padł od tego samego chłopa. Strasznie jest dużo tych bitew. No ale co, widzowie, nic ciekawego za bardzo. No czerwony będzie mieć giga ciężko. A ten jaki cichy. No i dedek. Zobaczymy jaki jest finish dinozaura. A, nie za specjalny, taki standardowy, jeśli chodzi o tego. No nie, w sensie to jest dokładnie taki sam, co ma Ceratosaurus, tylko z innym modelem. Okej, kurwa, co tu tak tyle dużo tych martwych jest? Co się stało? Czy tu wszystkie są martwe dinozaury? Co jest? Halo? To jakaś giga bitwa była. Ominęło nas to niestety. Tu wszedł jakiś szef i powiedział, że no gościu, no nie. Te jakie są ładne, takie zebrowate. O, kurwa, co ja odpierdalam, ty? Co ja robię dzisiaj? Dobra, jest jeden Ceratosaurus więcej. Ty, a jak to ja mogę teraz usunąć? Ja mogę jakoś to usunąć? Czy ja po prostu debil? Chyba nie ma możliwości, żebym ja to teraz usunął, co? No to jest problem, widzowie. Niestety przypadkiem, słuchajcie, nie zauważyłem i dałem tego samego koloru. No to wypuścimy ich więcej w sumie. Dobra tam. Zamyśliłem się nad jakąś myślą i... Dobra, wypuszczamy, widzowie, nowe dinozaury. Bro, jakiś tam. Żywi się też rybami. O kurde, wygląda groźnie, widzowie. Też jeden z cichszych dinozaurów. Więc zrobiłem ich trochę za więcej, więc za dużo ich trochę zrobiłem, więc obawiam się, że będzie ich ze 40 czy coś takiego, no nie? Ale przypadkiem też jakiś Ceratosaura tu zrobiłem, co jeden wyjdzie też. Widziałem, że były niebiesko-kolorowe, więc już się nie mogę doczekać, szczerze powiem. Znaczy, zaraz zobaczę i czekamy na bitwę. Najpierw trzeba zobaczyć kolorki. Boka kolory, boka. Ten jest taki, ten jest taki czerwony. O, słyszałem kozę. Ten jest taki. Wygląda trochę jak aligator, by the way. Ten jest taki, ten taki. To jest Ceratosaurus. No i ten taki. Nie wiem, gdzie są niebieskie, ale wiem, że podobno były gdzieś tu niebieskie, kurwa. Gdzie są niebieskie? To są niebieskie jakieś? Nie, no jest... Skamas! To jest niebieski niby. To jakiś skam. To ta... O kurde. Quadra kill. Ja będę miał tu napisane jakiego jest koloru, czy coś? Nie wiem. Jest, Rainforest. No to jest niby niebieski, by the way. Tak mi się tak? Chyba tak. To jest Rainforest? Tak, Rainforest. Rainforest jest niebieski. No, mało niebieski, jak na niebieski kolor. Poka to. O, wreszcie jest nowa walka. Poka, kto wygra. No, walka nowych dinozaurów. Allosaurus versus Baryonyx. Obaj są mięsożerne, ten jeszcze pierdala se rybki czasem. Zobaczymy, który jest silniejszy. Ale tu widzę w miarę wyrównana walka. W sensie... O. No, żartowałem. No nic, widzowie. Finish him. O, ty, takiego zajebiste... O kurwa, jaki to jest ładny dinozaur, ty. O nie, był ładnym dinozaurem. Masz jakiś finish specjalny? Oj, chyba ma jakiś specjalny finish. Czy nie? Czy ty kogo zabił i to wszystko? Chyba tak, widzowie. Chyba bez finiszu jednak. Jeśli chodzi o... Tak, trzeba sprawdzić statystyki z ciekawości. Waży jedną tonę, czyli tyle co Ceratosaurus, więc może mieć problem z tym, co wypuściliśmy dzisiaj. Lubi być nawet w dwójkę i lubi mieć dużo osób wokoło. Jest spoko. Jak jest solo, to też jest spoko. Myślę, że przetrwa
Mimo dużej ilości zagrożeń w postaci ceratozaurów i właśnie innych i między sobą się będą nadupsać. Myślę, że znajdzie sobie miejsce w tym dzikim świecie. Na przykład będzie sobie jeść rybki i będzie koks. Co jest super ciekawe. Słuchajcie, wszędzie jest pełno ryb ogólnie do jedzenia. Wszędzie jest, słuchajcie, giga dużo ryb do żarcia. Więc na pewno sobie to miejsce znajdzie, szczególnie, że jest tylko jedynym chłopem, który je ryby. Tu jakie w ogóle są fajna grupka powstała dinozaurów. Się chlupią. Zajebiście. Ty fajna, nie? Grupa setaka dinozaurów. Spoko, takie stado. Okej, okay, te się też ciągle biją. Carnotosaurus. Widzowie. Carnotosaurus, jeden dla widza. Nie wiem, czy znacie, czy nie. Ja znam. No niestety nie ma dźwięku, bo jest gra spakowana. Spoko. W sensie, ty, jak diabeł wygląda, by the way. O kurde, ty, faktycznie wygląda jak diabeł. I ma 2 tony. Lubi być w socjalnej grupie do 2 i do 20 osób, więc no jest typowym drapieżnikiem, raczej standardowym. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Witamy nowego gościa w naszych szeregach. Dobra, nie wiem, ile ich wypuszczam, około pewnie 20. Zobaczymy, będzie bitka. Tu jest taki kolor, tu jest taki. O, ten jest biały. O, i ten też jest biały. One się ciągle biją, nie wiem z jakiego powodu. W sensie, bez kitu, te drakoreksy, one ciągle się nadupcają z tymi. Strasznie się nie lubią te dwa gatunki, najwidoczniej. Ale te drakoreksy to chyba dostały delikatny, wydaje mi się, po tyłku. Tak, został 1, 2, 3... Trzy, moi drodzy. Tylko 3 przedstawiciele tego gatunku drakoreksów, więc jest no nie wąsko. Zaraz wyginą niestety. Dilopozaurów też nie zostało zbyt dużo, w sensie no do 12, no to jednak sporo. Więcej od tych. Ty, co się tak kamera zaczęła trząsła? Co jest? O kurde, ty. Ten chłop idzie? O tyle nie ważne, żeby chyba się ta kamera trząsła. Okej, okay, mamy pierwsze starcie, słuchajcie. Diabła z ceratozaurem. Zobaczymy. No na razie ten ceratozaurus jest uszkodzony. Pytanie przez kogo? Nie wiem. Diabeł jest na pewno silniejszy. Statystyki przemawiają za zobaczymy. Atak 8-5, 2-8. No, za diabłem przemawiałem, słuchajcie, jeśli chodzi o statystyki, to zdecydowanie za tym diabłem przemawiałem statystyki. Patrzcie, ile tu jest ich. Ty, one się nawet nie się czują tu. Meski, tu jest zajebista grupa, jest i se chilluje. Ty, fajnie, spoko. Czy w ogóle ten nowy dinozaur ma jakieś super combo? Czy diabeł ma jakieś super combo zabijania? Biały versus... No biały przegra, 33. Ty, a nie, no przegra. Przegra? Może wygra, ty. A wygrał. Powiedzmy. O, i to, na tą walkę też czekałem, bo to jest super walka. To jest ten versus ten. Ten diabeł, ten też w sumie ma takie rogi jak diabeł. Zobaczymy w sumie, kto wygra. Na to wygląda, że wygra biały, ale nie wiem, jak to statystycznie wygląda i kto powinien wygrać. Wiecie, czego mi brakuje w tej grze? Żeby się wszystkie dinozaury mogły razem nadupcać. Żeby też się biły. Tym razem, słuchajcie, wygrał diabeł, więc wygląda na to, że jest to totalny szef. No nie da rady, chłop, no. Nie da rady. Nie ma sens. Wydaje mi się. Nie wiem, co bym musiał zrobić. Niestety, a szkoda, bo ja wejgę, ja kibicuję Drakorexowi. Kurde, co jest? Halo? Gra się pierdoli. Coś tu nie gra. Ty, a miały być 2 samice. Co jest? Co tu się dzieje? Proszę panią, drugą panią zostawić. No ojojoj, niestety. No to wygląda, słuchajcie, na to, że Drakorexów zostały już 2. Jest to numer 4 gatunek. Jest on ranny oraz jest to również ranny, który się znowu bije z tymi. No niestety, no nie mają szans Drakoreksy. Niestety, Drakoreksy nie poradziły sobie w tym dzikim świecie, jakim jest świat dinozaurów. O, ty, jeszcze przeżyły Deinotę. Co to jest, jedyny? Nie, są, jeszcze dwa są. Ale to już niestety obawiam się, że zaraz po tej walce może być jeden, bo to... Chociaż, no ja kibicuję, żeby ten wygrał, no ale to może być ciężkie. Ile może być? 26. O, i dostał. No i już panikuję. Kurde, mógł to skończyć. I wygrać, możliwe. No niestety, słuchajcie. No, zostały 2 przedstawiciele tego gatunku, o dziwo, więc to pochcam, ale w sensie przynajmniej jest jakiś. Może turkusowy. Nie, to jakiś też ładny, ale ten turkusowy był zdecydowanie lepszy. Jeśli chodzi o skiny, to wydaje mi się, że ten chłop ma najlepsze skiny bez kitu. Bardzo mi się podoba, jak taranują. Ty! A może ja ludzi wyłączę i będę miał więcej FPS-ów, jak to się robi? Giganotosaurus. O kurwa, ty. Co to jest za szef? Pierwszy raz widzę... Kurwa, co jest? Ty, a skasowo, chłopa. No ryknij, no. No i nie słychać, kurwa, jak zwykle w tej chce. Ty, co, ale to zobaczcie, jaki luj, ty, co jest? Ale kozacki jest, to jest mój... Ale jest szefem, ty. O kurde, co jest?
14 ton, widzowie! 14 ton? Co jest? Ty, bez kitu. 14 ton. I teraz tak, on lubi być w 1 do 2 grupy i też nie lubi, jak jest za dużo dinozaurów wokół niego, więc no będzie widzowie bitka. Myślę, że GG. W sensie ten chłop jest tak duży, że wydaje mi się, że to chyba tylko i wyłącznie tyranozaur może przyjść i powiedzieć mu: gościu, tak to się nie bawimy, okej? Okay? Poka. Ło kurde. Ten też fajny. Szkoda, ale wydaje mi się, że on nie miał akurat niebieskiego skina. A ten nie może wyjść, bo tutaj dinozaur mu przeszkadza. A jest ty, to jest niebieski? Możliwe. Taki średnik dla mnie. Poka te bitwy. Łoku, ty co? Aha, to są te same w sumie, dobra. Myślałem, że też się wydawał z perspektywy o wiele mniejszy. Bry, bry. Poka mnie, bry, bry. Co znaczy bry, bry? To są bry, bry. Cyryny? Co to jest? Cyryny to jest ten. Dobra, widzowie, tyle z walki, że nie ogarnę, co tu się dzieje. Słuchajcie, zamknąłem park i pomyślałem, że ludzie se pójdą, a oni se nie poszli. Jak wyłączyć ludzi w tej grze? Co muszę zrobić? Security? To zbudować muszę? Buduję dla widza. Zobaczymy. Co to jest? O, to jest ten giganotosaurus. Nie ma szans ten po prawo, w sensie, umówmy się. Wydaje mi się, że bez szans. Są tak samo ranni. Oj. Wydaje mi się, że błąd został popełniony. Ty, chociaż dużo go uderzył, ale patrzcie, jaka jest różnica, jeśli chodzi o ty. Jednak jest tak remix, bym powiedział. Ten też dużo bije, ale no, różnica jest gigantyczna, jeśli chodzi o wszystko, więc no niestety. No, szefie. Jest takie powiedzenie. To mieczem wojuje, od miecza ginie, widzowie. To jest też ciekawa bitwa z dźwiękiem nawet, pokrzam. No przecież ten mały to ma mniej więcej, on jest wielkości szczęk tego chłopa, no nie wydaje mi się, widzowie, że jest jakieś szanse, w sensie ja rozumiem zwinność te sprawy, ale patrzcie to, chłopa takie szczeny wielkie. Taki łeb ma, że wydaje mi się, że GG. Pierwszy raz w ogóle słyszę o tym dinozaurze, napada. No i animacja zabijania ma dokładnie tą samą. Tutaj wszystkie zakrwawione, rany kurwa wszędzie są, krew się leje, tragedia. Dobra, słuchajcie, kolejny dinozaur, ten wygląda, ty, na małego wygląda, straszny bobik. Ty, ale, o kurde, ale skina, jeśli chodzi o skina twarzy, powiedzmy to tak dziwnie, ty, jest kozacki. O, to, o, ale fajniutki. No, tylko jest mały, ty. W sensie on na tym miniaturce, powiedzmy, wygląda, jak będzie takim wielkim szefem, że to jest... I wygląda, no, jak taki duży... O. Taki, nie wiem, duża zabawka. Coś takiego. Socjalna grupa 1 do 8, idealna populacja. 2 tony. Taki standardzik bardzo mocny, natomiast on ma wiele skinów, to za wam pokażę. No, ładny nawet. Średniak. Uuu, ten mi się podoba. Ale jest za mało niebieski. Ten jest kozacki. Zielono, wiesz, o co chodzi. Jest tosik. O, Ceratozaurus, już dawno zapomniany koleżka. Kontra ten, no, Ceratozaurus jest większy, więc raczej sobie poradził właśnie z tym. A szkoda, bo ten ładny. No zobaczymy, czy przeżyją w ogóle. Nie wiem, otwarłem shelter, nie wiem co to daje, ale wszyscy tam chyba biegną, ty. No git nawet. Otwarłem shelter, żeby ludzie se poszli. O kurwa. No to jest wysoko, widzowie. To już mam chyba miniaturkę, co? O kurde, widzowie. No nic, no co? No dedek, widzowie. No myślę, że one nie przetrwają, one są kurde za małe. Muzyka leci w tle. Dawno nie było tu muzyki. O kurwa. Patrzcie, ile tu jest detków. Ja pierchruper, widzowie, co jest? A tu jest mięsa dużo właśnie, po to ustawiłem to mięsa, żeby one się też między sobą ciągle biły. Tej bitwy chyba nie widzieliśmy, możemy zobaczyć. Krokodyl versus pan taki z kolcami, ty, może nawet ten kolcowy wygra, bo to jest szef jakiś. Rozmiarowo też podobnie. Patrzcie, no nie wygląda jak z takich chipsów albo coś takiego, jakaś taka zabawka. No ten jest taki ładny, ten zielony. Zielono-pomarańczowy, to jakby wziąć dwa najlepsze kolory na świecie. Uuu, ty, on jest naprawdę taki duży? O kurde, ty. Wow, man, ja myślałem, że to taki średniaczek, a nie, ty. Patrz na to w porównaniu do tego. O kurde, jaki wielki to jest chłop. No nic, to czas wypuścić nowego dinozaura. Ale też taki krokodylowaty. Te krokodylowate lubią ryby jeść w skitu. Zastanawiam się, jak one polowały na te ryby, w sensie, co, pływały czy co? Znaczy, to jest to sproszczone, wiadomo, ale jak tam w naturalnym, powiedzmy, środowisku. Może obejrzę Jurassic Parka i będę wiedział.
Pokę skina. O, ten nawet ładny. Znaczy taki kurwa. Nie, średni, C, pieprze. Socjalna grupa 1 do 2, standard. Idealna grupa 0 do 13, standard. Waga 20 ton. Dominator, szef. No już wiem, kto tu będzie, kto tu zwycięży, kurwa, ze wszystkim. W sensie, o, szef. Dobra, pozbyłem się w ogóle wszystkich ludzi z parku. W sensie, no nie mogę zapewnić, że dosłownie co do każdego, ale wygląda na to, że... Aha, że żartowałem. Czemu oni się respią tutaj? Oni się zrespili, no nie? Z kitu. To nie jest moja wina. Park jest zamknięty, gościu. Co ty robisz? Wow! Nie no, widzowie. Czemu ty się bijesz, gościu? To jest widzicie to, co ja widzę? Ty, ale serio nie widziałem, ale to w ten wygląda jak szef. Nie ma takich małych łapek, tylko ma takie prawdziwe łapy, którymi może schwycić. Jest gigantycznie duży i na hita ściąga strasznie dużo HP, więc wydaje mi się, że tutaj no rozwiązanie jest proste. I nawet pomiędzy ten to mogą być, to raczej ten no zwycięży, bo patrz jaki ten chłop jest gigantyczny. Jest przeduży, myślałem, że te dinozaury wiedziałem o ich istnieniu, ale myślałem, że no są zdecydowanie mniejsze niż i są tutaj w grze. No i one zdominują. Wydaje mi się, że to jest, że ten gatunek tu zdominuje wszystkich. W sensie nie będzie miał sobie równych żadnego. Przyszedł, weźmie i rozdupcy. Jedyna szansa, żeby jakoś coś zrobić, to jest, że zaczną się zabijać między sobą. Nie? I wtedy ich populacja jakby się zmniejszy. Ale tak, to myślę, że nie ma sobie równych. No gdzie? Że on jest wielkości kurwa tego chłopa. Widzisz to? Ty, ciekawe, czy on może... Niemożliwe to raczej. Niestety właśnie te są niezabijalne. W sensie nikt ich nie tyka. Nawet te wielkie, co ważą 20 ton, ich nie tyka. Może wreszcie stanie się tak, że faktycznie się jednak zaczną zabijać. I właśnie ten chłop to jest. Nie wiem, zobaczymy. To by było na pewno ciekawe. Przed nami jeszcze 3 dinozaury. 4. Jak oglądałem Jurassic Parka, mówili mi, że Velociraptory to są największe dziki, jakie są. Dziś się zdecydowanie o tym przekonamy. To jest ich podstawowy skin? Co jest? Zmienili go? Czy taki był? Może taki był. Więc moi drodzy, zobaczymy, czy Velociraptory to największe koksy i sobie poradzą. Wydaje mi się, że mogą mieć łatwo, że dlatego, że idą ostatnie. Jedynym im zagrożeniem takim realnym wydaje mi się być te dilofozaury. Ale dilofozaurów nie ma za dużo. I wydaje mi się, że dilofozaury też nie są na tyle mocne, by powstrzymać Velociraptory. Zobaczymy. Wiem, że chyba Velociraptory lubią się też trzymać razem w grupy, więc w sensie nie wiem jak dłużej. Ale na pewno bliżej biegałem między sobą, więc szansa na to, że wydaje mi się, zaczną się zabijać, jeżeli ktoś wleci i spróbuje zabić Velociraptory, a Velociraptory, dobra, wszystko podmatwałem. Szansa na to, że skoszą jakiegoś chłopa, który mi podskoczy, jest wysoko, o wiele większa, wydaje mi się. A tych chłopów, które będą poskakiwać, nie będzie dużo. Widzowie, no zrobiłem wszystko, żeby nie było już ludzi i było fajnie. Nawet sam kompar, a nadal są. Dobra, to wszystko w sumie. Zobaczymy, czy te Velociraptory, nawet nie wiem, ile te Velociraptory będą się trzymać. O, no to se zaatakowałeś. O, te dilofozaury teraz mają przejebane. Serze, te dilofozaury myślę, że bez szans. W sensie, nie wiem, wydaje mi się, że Velociraptory je rozdupcą. 3 dupy, tak mi się wydaje. Ile się trzymałem? 6. W 6 się trzymałem Velociraptory, a dilofozaury trzymają się w 12. Natomiast nawet ich tyle już nie ma. Nie ma 12. A ponadto są w innych częściach tego. A wydaje mi się, że Velociraptory się trzymałem w takiej większej kupie, że tak to nazwę. O, pierwsza walka. Velociraptor, Dilophosaur. Zobaczymy, to jest super ważne. No wygląda na to, że Velociraptor jest silniejszy, tak jak mówiłem. Wygląda na to, że Velociraptor jest jednak silniejszy, słuchajcie. W Jurassic Parku było, że Velociraptory to są takie dziki. Sprawdza się. W końcu to gra z ich serii i występują te wszystkie postacie z filmów. O czym nie wiedziałem, że to są postacie z filmów, bo ja tak za bardzo w tych filmach nie siedziałem. Widzowie, słyszę, że... Idzie se. Najbardziej chcę teraz, słuchajcie, wyobraźcie sobie, Tyrannosaurus versus ten duży ten jeszcze większy Gigantosaurus. To będzie prawdziwa bitwa. Zobaczymy, widzowie, no wypuszczam tych tyranozaurów masakrycznie dużo, więc na pewno będzie ciekawy. Skinki! Ole kozacki skin! Mi się podoba, zajebisty jest. Ten? Podobny bardzo. Znaczy one się tak nie... O ty, biały! Bez kitu.
No to nie, ten biały to jest najbardziej szefowy chyba skin. No i ważą 18 ton i teraz czekam na tylko i wyłącznie jedną informację właśnie. Mianowicie Giganotosaurus, jak będzie walczył z tyranozaurem. A nie, on waży 14 ton. No to szef pewnie będzie jeden i to będzie, jak się możemy domyślać, będzie to tyranozaurus. No wprowadzam, to jest strasznie, to jest, słuchajcie, ciągle się biją. Jeśli chodzi o te duże dinozaury, to są za bardzo nieruszalne. Nieruszalne, nieruszane. Tu se zgrupa, tu se zgrupa, tu se wszyscy na razie chillują. Tutaj za bardzo nikogo nie ma z jakiegoś powodu. Albo tu się ciężko dostać. Tu Velociraptor pokonał kogo? Pewnie Dilophosaurusa. No i Dilophosaurus, trzeba przyznać, że długo, słuchajcie, walczył w naszym świecie. Natomiast, no niestety, poległ. Niestety, słuchajcie, poległ. O! To też jest dobra walka, ale to już jak widać, znamy wynik. To Tyrannosaurus jest szefem. Tyrannosaurus jest szefem. Jest tylko jeden i wyłącznie większy szef od tego dinozaura, tak mi się wydaje. Słuchajcie, jest to mianowicie dinozaur zmodyfikowany, taki stworzony genetycznie od samych podstaw. Ale ich nie wypuszczamy, bo robimy tu jakby park jurajski z samymi takimi dinozaurami właśnie tego typu, więc no na razie nie wypuszczamy. W międzyczasie oczywiście sobie tutaj wypuszczam jakieś dinozaury, na przykład teraz to są owe takie. Nie wiem, lubię te białe skinki. Fajnie wyglądają te białe. Takie bardzo nietypowe jak na dinozaury, w sensie, no gdzie znajdziesz białego dinozaura, no nie? Rzadko się spotyka. Zawsze gdzieś tam są przedstawiane jako ciemnej skóry. Albo tam jakiś ciemny, zielony, tak i tak dalej, żeby się wkamuflować. Zgaduję też, że po to matka natura je wyposażyła w taki kolor. A tu proszę, biały. Ja pierdolę. Widzowie. Widzowie, czy wy to widzicie? Co ja widzę? Co jest grane w ogóle? Wow, jaka ekipa! Co jest? Dobra, no co, no wypuszczam dalej te dinozaury standardowe. Wszyscy się nadupcają, wiecie, ciężko to ogarnąć to wszystko naraz. Zajebisty skin. Patrzcie to. Kozacki. Zanim powiesz, że popełniam błąd. No pewnie masz rację. Akurat, ale tak się składa, widzowie, że kompletnie się zamyśliłem nad czymś innym i wypuszczałem te dinozaury i wypuściłem te, żeby na pewno mieć 10 FPS-ów jeszcze mniej. Pewko, że tak, lecimy. Wow. Co tu się dzieje, widzowie? Ja nie rozumiem, dlaczego ten będzie wchodził wkurzony zamiast po prostu zaatakować tego. Twórcy gry nie dali takiej możliwości, nie? No, ale są bardzo podobnych rozmiarów. Myślę, że na spokojnie sobie by poradził Tyrannosaurus z tym. Myślę, że na totalnym chillku. Natomiast no, twórcy nie dali takiej możliwości. Co to są za dinozaury? Pierwszy raz je wypuszczamy. Są kurewsko długie. Ważą 70 ton. Nie wiedziałem, że to jest możliwe, ale jest. 70 ton i najlepsza grupa socjalna to 2 do 4. No to mają przejeb, bo nie widzę innej opcji. Wiecie co jeszcze chciałem sprawdzić? Zważywszy, że to już koniec odcinka. Chciałbym sprawdzić, słuchajcie, ankylozaura. Czy istnieje jakiś ankylozaur na tym świecie jeszcze? To jest pierwszy dinozaur, który wypuściliśmy. Ankylozaur. Czanki jest, widzowie. To jest pierwszy dinozaur, jaki wypuściliśmy tutaj kilkanaście odcinków temu. Chłop ma gościu 72 lata, czaisz? Powinien umrzeć. O, ten martwy. Ty, to tylko jeden przeżył. Widzowie, tylko jeden jest. O, nio. Nie wziąłem pod uwagę, że one będą umierać ze starości. Dobra, widzowie, bo ja już mam 2 godziny materiału. Nie wiem, ile będzie trwał odcinek. Pewnie też długo. A może podzieję na dwa. Natomiast wolałbym, żeby to był jeden odcinek, bo w tych odcinkach to się aż tak, słuchajcie, za dużo nie dzieje. No, ostatni odcinek będzie. Teraz będzie. Następny odcinek będzie, słuchajcie, wydaje mi się, ostatnim odcinkiem. Także wpadajcie i zobaczymy, jak to będzie. Tyle. Widzimy się jutro, godzina 16. Jak codziennie odcinki są. Codziennie pamiętajcie o tym. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, cześć, zostaw łapkę w górę i komentarz. Pamiętaj, siema.